Cześć! W dzisiejszym odcinku test koszyka. Żartowałem. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie ten komplet od Fidlock, który podobno nie spada z roweru. Zapraszam do odcinka. A w dzisiejszym odcinku chciałbym najpierw zważyć cały zestaw, następnie zamontujemy go na moim rowerze i pokażę Wam, na co warto zwrócić uwagę podczas montażu. No i jeżeli już wszystko będzie gotowe, przejdziemy do testów terenowych. I tutaj specjalnie na potrzeby odcinka postanowiłem skontaktować się z Fabio Wibmerem, żeby wykonał dla nas kilka trików. Niestety Fabio nie odebrał ode mnie telefonu, ale hej, przecież ja też coś nie coś potrafię. Kiedy będziemy już po testach terenowych, przejdziemy sobie do testu przykrywki korka, smoczka, zwał jak zwał, i zobaczymy, czy jest szczelny. Na koniec zbierzemy to wszystko do kupy i podsumujemy sobie takim jednym zwartym sprawozdaniu i powiem Wam, jaka jest moja opinia na temat tego właśnie zestawu od Fidlock. I zobaczmy, ile to waży. Najpierw butelka, a teraz uchwyt magnetyczny. 145 gram. Tak prezentuje się zestaw. Ważna sprawa. Zwróćcie uwagę, gdzie jest góra, a gdzie dół. Jeżeli zamontujecie go odwrotnie, będzie problem z poprawnym odłożeniem butelki. Reszta to już banał. Imbus trójka, dokręcamy z wyczuciem. No i mamy gotowe. Dla fanów minimalizmu, po zdjęciu bidonu uchwyt jest prawie niewidoczny. Bidon zamontowany, więc nie zostało mi nic innego, jak tylko przebrać się i wyruszyć na test numer jeden. No dobrze, kochani, nie ma co tracić czasu. Ja zakładam kask, rower mam przygotowany i ruszamy na pierwszy test. A pierwszy test to zjazd z lekkiego wzniesienia. A na końcu tego wzniesienia znajduje się bruk. Bruk, na który postaram się wjechać z impetem. No i zrobimy wszystko, żeby ten bidon jednak spadł. Nie zastanawiając się długo, nabrałem prędkości. No i z impetem wjechałem na brukowaną drogę. Za chwilę jeszcze raz. Kolejny raz. I jeszcze raz. Słuchajcie, test numer jeden uważam za udany. Dałem czadu. Dałem czadu. No on ani drgnął. Nawet nie jęknął. Jest dobrze. Nie zaskoczyłem go kompletnie. Jak był, tak jest. Szapoba. Czas na kolejny test. Fidlock kontra Adam. 1-0. Dobrze, słuchajcie, jestem na miejscu. Udało się wjechać na całkiem fajne wzniesienie. I tutaj przeprowadzimy sobie test numer 2. Jest kilka ciekawych ścieżek zjazdowych. Wystają korzenie, więc myślę, że test numer 2 śmiało można tutaj odbyć. No nic, siadam na rower i trzeba się brać za test numer 2. Drogi widzu, wiem, że te zjazdy nie są ekstremalnie widowiskowe. Podjeżdżam pod te wszystkie zjazdy. Doceń to, jak się staram.
zrobić dla ciebie dobry materiał. Daj łapkę w górę. Słuchajcie, test numer 2 się nie udał. Znaczy udał się, ale feedlockowi, nie mi. A ja tak łatwo się nie poddaję. Dlatego wymyśliłem jeszcze próbę wstrząsu. No i jeżeli ta próba mi się nie powiedzie, oddaję pełen szacunek. Tak sobie pomyślałem, że gdyby ktoś mnie teraz zobaczył, mógłby pomyśleć, że jestem dziwny. A przecież nie jestem. Słuchajcie, no trzyma to się, no trzyma to się. Nie chcę odpuścić. Myślę, że nie mam szans w tym starciu. Także 3-0 dla feedlocka. No dobrze, słuchajcie. Skoro nie dałem pokonać feedlocka w ten sposób, to wymyśliłem dla niego jeszcze jedną specjalną atrakcję. Mianowicie test pyłu. No i co? Wyobraźmy sobie, że jednak ten bidon na nas spadł. Uderzył w ziemię, no ale to za mało. Załóżmy, że obok jechał jeszcze powóz konny i go trochę przysypał. Na domiar tego wszystkiego, nie wiadomo zupełnie skąd, pojawiło się tu dziecko z wiaderkiem i wysypało na niego całą zawartość. No dobrze, nie pozostało nam nic innego, jak sprawdzić. Czy można się bezpiecznie teraz napić? Sprawdźmy, co na to feedlock. Zobaczcie, mimo że dookoła faktycznie jest sporo piachu, to sam ustnik jest czysty. Nie napiłem się przy okazji piasku. Fajną funkcją w ogóle jest opcja psiknięcia sobie do buzi. Nawet gdybyśmy tej przykrywki nie mieli, a nie chcielibyśmy tego ustnika dotykać, bo właśnie mieliśmy okazję być w jakichś trudnych warunkach. Po prostu wsikujemy sobie troszeczkę wody do buzi i jest super. No nic. Kolejny test. Plus dla feedlocka. Ja pakuję się na rower i jadę zrobić małe podsumowanie. Słuchajcie, a podsumowanie tego odcinka zrobimy sobie w takim dosyć nietypowym miejscu. Nie wiem, czy wiecie wszyscy, gdzie jestem. Otóż jestem na przejściu dla zwierzyny. Tak to wygląda od środka. A więc tak, krótkie podsumowanie. No myślę, że trzeba tutaj feedlockowi oddać duży plus za sam fakt właśnie łatwości wkładania i wyjmowania tego bidonu. Dodatkowo jest to wszystko bardzo minimalistyczne, ten uchwyt jest praktycznie niewidoczny, jeżeli zdejmiemy bidon, więc wszyscy ci, którzy lubią, jak bidon nie jest widoczny na rowerze, najnormalniej w świecie na pewno będą zadowoleni. To rozwiązanie, poza tym, że jest minimalistyczne, ma też ciekawe rozwiązanie, no bo krótko mówiąc, możemy ten bidon wkładać sobie z powrotem na miejsce od boku. Więc nawet jeżeli mamy jakąś niewygodną ramę, ciasno mamy tutaj bardzo mało miejsca, no to wiadomo, że jeżeli chcielibyśmy koszyk włożyć od góry, często nie znajdziemy tu po prostu na to przestrzeni. Natomiast w przypadku tego bidonu, robiąc to od boku, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Słuchajcie, no kolejny duży plus to na pewno ta przykrywka korka. Nikt z nas nie lubi mieć piachu w zębach, więc generalnie rzecz biorąc, duży plus za to rozwiązanie. Dodatkowo korek, nie kapek, który możemy sobie po prostu psiknąć do buzi, jest to też na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie. Nawet właśnie wtedy, kiedy nie mamy tej przykrywki tutaj na bidonie. Nie musimy wtedy bezpośrednio dotykać ustnika, tylko psiknąć sobie po prostu wodą do buzi. No i co? Bidon przeszedł moje ekstremalne testy. Duży plus dla niego. Oferta feedlocka jest dosyć szeroka. Ja akurat dzisiaj testowałem butelkę 800 ml, ale sprawdźcie sobie, jak to wygląda. Może dostosujecie bidon po prostu do swoich potrzeb. Nie potrzebujecie takiego, jak ja wybrałem. Cały komplet, który dzisiaj testowałem,
kosztuje w tej chwili niespełna 200 zł. No i co, w tych pięknych okolicznościach przyrody, na przejściu nad autostradą dla zwierzyny, żegnam się z wami i dziękuję, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie jakiś tam znak po sobie w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam was wszystkich, cześć!